Miejski Dom Kultury zaprosił ostrowskich uczniów do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu recytatorskiego Moja Mała Ojczyzna. Przed południem w sali MDK-u odbyły się eliminacje konkursowe, a wieczorem uroczysta gala finałowa. Swoje talenty zaprezentowało w sumie 15 uczestników, których oceniała specjalnie powołana na tę okazję komisja. W skład jury weszli Roman Holc oraz Michał Burbo, aktorzy Teatru Lalka w Warszawie, odznaczeni srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artists, a także Piotr Trętowski, miłośnik teatru i muzyki, reżyser spektakli muzycznych w mieście. Po długich i burzliwych obradach to nie było takie proste, drodzy Państwo, żeby tutaj wybrać i nagrodzić tych najlepszych. Jury postanowiło nie przyznawać miejsc, poszczególnych miejsc, to znaczy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Są nagrody i te nagrody dla każdego uczestnika są określone za co. To znaczy każdy uczestnik na dyplomie, który otrzyma, będzie miał napisane za co otrzymuje tę nagrodę. Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe odebrali Weronika Radecka za ogólny wyraz artystyczny. Byłaś najmłodszym uczestnikiem. Jeszcze jeden dyplom. Gratulacje. Zasłużone oklaski. Aleksandra Wiśniewska za naturalny i wyrazisty przekaz emocjonalny. To była przyjemność słuchać Oli. Olu, dziękujemy. Dzięki. Jeszcze raz gratulacje. Lucja Wójcik za osobistą, emocjonalną interpretację i trafne przekazanie intencji autora. Chwała Ci, Lucjo. Wieczna. Dziękujemy Ci za występ. Gratulacje. Amelia Tyszka za subtelność interpretacji i kulturę słowa. Niech żyje kultura słowa i subtelność interpretacji. Było nam miło słuchać Cię, Amelio. Brawo. Weronika Pyśk za emocjonalność przekazu. Usłyszeliśmy wiersz dawno niesłyszanego poety Władysława Broniewskiego, który też zasługuje na pamięć. Dziękujemy Ci, Weroniko. Dziękuję. Izabela Godlewska za oryginalność repertuaru i ciekawe wykonanie utworu. Oraz Kamil Zalewski za kulturę słowa. Dziękujemy, z przyjemnością Cię słuchamy. Nagrodę specjalną dyrektora Miejskiego Domu Kultury za przemyślaną, dojrzałą interpretację i jasną kompozycję emocjonalną otrzymała Karolina Zadrożna. Gratulacje, nagroda specjalna. Mam nadzieję, że będzie służyła. Na zakończenie wieczoru jurorzy konkursu, a zarazem aktorzy Teatru Lalka Roman Holc i Michał Burbo wystawili spektakl Piastowskie Legendy. Pełne humoru widowisko opowiadało o życiu dawnych Słowian pod panowaniem chciwego Popiela.